Hej kochani, z tej strony Klaudia, czyli Klatex. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Lekcje Makijażu i kolejny o brwiach. Na kanale jest już film, jak stylizuje się brwi kredką, pisakiem, pomadą. Dzisiaj bierzemy pod lupkę, zajmujemy się maskarami do brwi, tuszami do brwi. Bardzo dużo teorii zdradziłam w poprzednich dwóch filmach o tym, jak przygotować brwi do malowania, jak wyznaczyć prawny kształt swoich brwi, więc bez sensu, żebym powtarzała się dzisiaj tutaj. Przez to ten film byłby bez sensu dłuższa, jeśli ktoś oglądał poprzednie filmy, to na pewno już wszystko wie i musiałby wszystko przewijać, więc odsyłam Was do obejrzenia tych dwóch poprzednich filmów, jeśli chcecie poznać trochę teorii, a dzisiaj praktycznie od razu przejdziemy sobie do praktyki. Na pewno już nieraz spotkałyście się z takimi ala tuszami, maskarami do brwi, takimi żelami, które po prostu aplikujemy aplikatorami nieco innymi niż te podobne do pędzelków. Tutaj mam produkty od Maybelline, Tattoo Brow, właśnie w formie tych takich ala szczoteczek, ala żeli do brwi. I tutaj niestety z tymi produktami jest taki problem, że nie ma za bardzo produktów odpowiednich kolorystycznie dla mnie. Widziałam na rynku jasne dla mnie, dla bardzo jasnych blondynek. Widziałam wiele ciemnych produktów, ale nigdy nie znalazłam jeszcze swojego idealnego odcienia, który będzie o ton lub dwa tony ciemniejszy od moich włosów, czyli taki kolor, jaki być powinien. Zwykle jest albo bardzo za ciemny, albo bardzo za jasny. Jednym, który już najlepiej pasuje do moich brwi, jest 03 Warm Brown od Tattoo Brow. To jest ten produkt. Wygląda w środku w ten sposób. Mamy ten taki tattoo gel z aplikatorem dość dziwnym, dość niecodziennym, a dodatkowo mamy tą szczoteczkę, czyli jakby coś, co głównie służy nam do stylizacji. A w środku mamy taki aplikator, który niby przypomina nam maskarę, ale to jest taki włosiaty aplikator, takie coś dziwnego. Nim jakby możemy bezpośrednio nałożyć produkt na brew, a później szczoteczką jakby dokończyć całą stylizację. To jest produkt bardzo trwały, więc tutaj trzeba uważać. Co jest dużym plusem, on jest waterproof, czyli wodoodporny. Więc jeśli wybieracie się na plażę, na basen, gdzie możecie zostać ochlapane, pocicie się dużo, to jest to super opcja. Także przechodzimy sobie do aplikacji. Ja będę potrzebowała produktu, jakiejś maskary, ale jakiegoś żelu. Będę potrzebowała szczoteczki. I będę potrzebowała jeszcze pędzelka skośnego, takiego stricte do brwi, przeznaczonego tylko właśnie do stylizacji. I zaczynamy od odkręcenia oczywiście produktu. Ja na start lubię nałożyć sobie trochę tego produktu na pędzelek i delikatnie wyznaczyć sobie taką linię moich brwi pod spodem. Także tak samo jak w przypadku malowania brwi pomadą czy podkreślania kredką, zaczynam od tej dolnej części, wyznaczam sobie taki łuk. Pamiętajmy, żeby za daleko brwiom nie wychodzić, żeby brew nie była do uszu, tylko żeby troszkę po prostu dalej wychodziła poza nasz kącik oka, ale nie za bardzo. Także kiedy już mamy tą linię taką podkreśloną mniej więcej, możemy przejść do wyczesywania maskarą. Oczywiście nie musicie robić tego, co ja teraz zrobiłam, czyli tego podkreślenia pędzelkiem. Ja lubię to robić, ponieważ dla mnie później efekt jest fajniejszy tych takich naturalnych brwi. I teraz ja robię tak, że biorę aplikator, biorę szczoteczkę i ocieram sobie tak szczoteczkę o aplikator, żeby nałożyć trochę produktu na szczoteczkę. Kiedy to już mam zrobione, zaczynam wyczesywać brwi, zaczynając od tej linii, którą wcześniej narysowałam pędzelkiem, kończąc oczywiście u góry naszych brwi. I sobie tak lecę po całej długości. Zawsze przód zostawiam na koniec. Małą ilością produktu wyczesuję początek, więcej produktu daję na reszcie brwi. No i tak sobie wyczesujemy kilka warstw, żeby to wyglądało naturalnie, żeby te brwi faktycznie były takie a la bushy, czyli takie krzyczaste, nieregularnie wyczesane. Wyczesujemy, tak jak powiedziałam, mniejszą ilością na pędzelku, wyczesujemy przód i tak sobie wyczesujemy. I tak to wygląda. Jeśli denerwują Was te włoski, które tutaj wystają poza linię brwi, można je sobie ułożyć szczoteczką. Ja nie lubię tego robić. Ja lubię, kiedy one są właśnie takie pomierzwione, takie krzyczaste. Często przy szczotkowaniu brwi szczoteczką pobrudzimy sobie brew wokół. Zobaczcie, ja w tym momencie mam tu kropeczkę małą i tutaj troszkę wyjechałam. To nie jest problem, bo zawsze możemy wspomóc się troszkę korektorem i wyczyścić sobie brew wokół, także zrobimy to teraz.
nadmiar ściągniemy sobie patyczkiem higienicznym, a resztę wygładzimy i wyrównamy przy pomocy korektora i przy pomocy płaskiego pędzelka. Także nakładamy na dłoń, z dłoni niewielką ilość nakładamy na pędzelek i czyścimy, oczywiście w cudzysłowie, to jest potocznie mówione, że ja to czyszczę, po prostu wyrównuję sobie tą linię na dole brwi. Jeśli jest potrzeba, wyrównujemy też u góry. Ja w tym momencie nie mam potrzeby, lubię takie, kiedy te brwi u góry są takie wystające poza linię, więc ja wyczyszczę dzisiaj tylko ten dół. I słuchajcie, ta brew jest gotowa. Drugą brew wyczyszczę też tym samym produktem, ale bez podkreślania dolnej linii pędzelkiem. Pokażę Wam, jak będzie wyglądał wtedy ten sposób. Może akurat któreś z Was będą wolały taką metodę bez podkreślania pędzelkiem. Także robimy dokładnie to samo. Bierzemy produkt, nakładamy na szczoteczkę trochę kosmetyku, trochę produktu, żeby było trochę tego koloru na pędzelku. Nie zapominamy, żeby zakręcić tego żelu, żeby on nie wysechł. No i zaczynamy wyczesywanie. Ja tak jak powiedziałam, wolę tą metodę, ale pokażę też dla osób, które nie chcą podkreślać. Wyczesuję tutaj po prostu nieregularnie. Zaczynam tak od połowy brwi mniej więcej, od większej połowy i wyczesuję. Na koniec wyczesuję początek niewielką ilością produktu i lecę później sobie znowu dalej. Jak widzicie, tutaj można bardzo łatwo wybrudzić brew wokół, ale tym się nie przejmujcie, bo na koniec się tym zajmiemy, żeby to wszystko poczyścić. Na razie skupmy się na tym, żeby wyczesać te brwi. No i zobaczcie. Tak to wygląda, na pewno jest to dużo szybszy sposób, ale potem trzeba dłużej czyścić. Dokładam korektora na dłoń, biorę płaski pędzelek i będziemy sprzątać. Tutaj liczy się precyzja. Nadmiar zabieramy gąbeczką, wyrównujemy to wszystko, żeby nie było skarb. I tutaj muszę też wyczyścić tą górę, bo tutaj przy tej metodzie zawsze się wyjedzie trochę za wysoko, więc czyszczę też tą górę i rozprowadzam gąbką. Jak widzicie, ja na ten pędzelek bardzo mało tego korektora nakładam. Nawet jak czyszczę tutaj na twarzy, no to nie widać, że tego produktu jest tutaj dużo. Bo nie chodzi o to, żeby było dużo, tylko o to, żeby to wyglądało wszystko dobrze, naturalnie. Bo często podkreślamy brwi wtedy, kiedy już mamy puder na twarzy. Więc gdybyśmy nałożyły za dużo korektora, to potem mogłaby powstać niefajna taka struktura na twarzy. Więc zawsze troszkę korektora i małą ilością czyścimy tą brewkę. No i zobaczcie. Tak prezentują się te brwi. W komentarzach możecie napisać, czy bardziej podoba Wam się sposób pierwszy, czy sposób drugi, który jest bardziej dla Was okej, w którym Wasze brwi wyglądają lepiej lub który sposób po prostu bardziej Wam się podoba wizualnie, patrząc na mnie w tym momencie. No ja muszę powiedzieć szczerze, że ja wolę swoje brwi w tej wersji pierwszej. Jestem ciekawa, jak to u Was wygląda, także napiszcie mi w komentarzach. Mam nadzieję, że tutorial okazał się być pomocny. Przypominam raz jeszcze, że więcej teorii jest w poprzednich odcinkach o brwiach z serii lekcji makijażu. Tutaj głównie skupiłyśmy się właśnie na wyczesaniu brwi maskarą, czyli jakby na tej praktyce. Dowiedziałyśmy się, myślę, sporo. Mam nadzieję, że teraz Wasze stylizacje brwi będą zdecydowanie prostsze, że będzie Wam to szło fajniej, bo mówiłyśmy już w lekcjach makijażu wszystkie sposoby, które są najbardziej znane, czyli kredka, pisak, pomada i teraz ta maskara, tusz. Dzięki bardzo za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że każdy nowy odcinek w każdy czwartek, jeśli ktoś ogląda serię z opóźnieniem, to sprawdźcie, czy na kanale już nie ma wszystkich filmów. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia, pa pa!